czwartek 20 kwietnia w sali Dama Pik w Dzierżoniowie już po raz drugi odbył się kongres Stowarzyszenia Nowoczesny Dzierżoniów, na którym burmistrz Dariusz Kucharski spotkał się z mieszkańcami i sympatykami stowarzyszenia, aby porozmawiać na temat aktywnego i obywatelskiego Dzierżoniowa. Nowoczesny Dzierżoniów jest to stowarzyszenie, które powstało na bazie właśnie Komitetu Wyborczego Wyborców Dariusza Kucharskiego. Szliśmy do wyborów samorządowych w roku 2014 pod hasłem właśnie Mam przepis na nowoczesny Dzierżoniów i stąd powstał klub radnych w ilości 9 osób w Radzie Miasta Dzierżoniowa pod nazwą właśnie Nowoczesny Dzierżoniów. W ślad za tym rok temu postanowiliśmy stowarzyszyć się i zaprosić do tej naszej działalności innych mieszkańców Dzierżoniowa, okolic, ale również sympatyków, którzy chcą z tą organizacją, z naszym działaniem sympatyzować właśnie. Także nie jesteśmy nowoczesną.pl, natomiast jesteśmy Nowoczesnym Dzierżoniowym. No dzisiaj faktycznie takie święto naszego stowarzyszenia, bo jest pierwsze zwyczajne walne zgromadzenie, gdzie podsumowaliśmy naszą działalność w roku 2016. Bardzo się cieszę, bardzo dumny z tego jestem, że przystąpiło do nas już 80 osób. Jesteśmy chyba jednym z większych takich stowarzyszeń społecznych działających w tej dziedzinie funkcjonowania organizacji pozarządowych. Podsumowaliśmy ten rok, zostały podjęte poszczególne uchwały przyjmujące sprawozdanie zarządu, sprawozdanie finansowe i to była taka część formalna. Natomiast za chwilę w drugiej części zaprosiliśmy wszystkich chętnych do udziału w drugim kongresie naszego stowarzyszenia, gdzie chcemy właśnie rozmawiać z mieszkańcami, rozmawiać z sympatykami, rozmawiać z naszymi członkami na temat tego, co się udało zrobić, na temat dnia dzisiejszego i przyszłości. Nowoczesny Dzierżoniów to również nowi radni z nowymi pomysłami. Dzierżoniów zawsze był dla mnie ważny. Zawsze starałam się podejmować różne inicjatywy społeczne. Chociażby działałam zawsze w Towarzystwie Miłośników Dzierżoniowa. Starałam się promować nasz Dzierżoniów, bo jestem rodowitą mieszkanką Dzierżoniowa. I odkąd zostałam radną, działam w obszarze edukacji, spraw społecznych i podejmujemy wspólnie inicjatywy, pomysły, realizujemy pomysły mieszkańców, tutaj jesteśmy otwarci. Te głosy, z którymi się spotykamy podczas dyżurów, podczas spotkań takich jak chociażby dzisiejsze z mieszkańcami, są bardzo ważne. Są nowe pomysły, które staramy się wdrażać i realizować w kolejnych latach. Niestety budżet taki mamy, jaki mamy i żeby wszystko zrobić naraz, no nie ma takiej możliwości. Dlatego jest pewien plan zagospodarowania, jest plan inwestycyjny, wieloletni i pewne rzeczy po prostu muszą czekać w swojej kolejce, tak? Teraz mam tego świadomość. Wcześniej może byłem roszczeniowy, tak jak każdy nieświadomy obywatel. Właśnie, bo kiedyś byłeś prezesem swojego klubu i myślałeś, że można większe pieniądze otrzymać, można więcej zrobić. Teraz wiesz, jak budżet jest zbudowany i wiesz, na co te pieniądze można przekazać. Grupa ludzi, która teraz tworzy Radę Miejską, to taka grupa ze świeżym spojrzeniem i robimy to tak najlepiej, jak potrafimy. Myślisz, że budżet obywatelski to jest dobry pomysł? Oj, budżet obywatelski jest to wspaniała inicjatywa i mam nadzieję, że mieszkańcy uwierzą, że faktycznie jest to realne i faktycznie mają wpływ na to, co będzie się działo ich w okolicy i to nie jest jakieś tam mówienie o niczym, jakaś propagandowa akcja, tylko faktycznie rzecz, która będzie miała miejsce i będziemy ją realizować. Co twoim zdaniem daje taki nowoczesny Dzierżoniów? Jaka to jest grupa ludzi? To jest grupa ludzi aktywnych, którzy coś dla Dzierżoniowa chcą zrobić? Oczywiście, że aktywnych, dlatego tutaj jestem, bo mam taką chęć jeszcze pewnie młodzieńczą działania i zdecydowanie daje mi to jakąś tam okazję, żeby się realizować, jakieś swoje pomysły gdzieś przekazywać dalej i widzę, że rzeczywiście one są realizowane. Ten głos twój młodego człowieka, który dopiero w to dorosłe życie wejdzie, jest słuchany przez burmistrza? Oczywiście, że tak. Chyba każdy głos byłby słuchany, o ile jest to oczywiście taki racjonalny pomysł, to oczywiście wszystko da się na każdy temat porozmawiać, każde za i przeciw przedyskutować i naprawdę wszystko można zrealizować. Czy młodzi ludzie są chętni, są aktywni, aby działać w samorządzie, aby pokazywać, że mają fajne pomysły? Wydaje mi się, że są chętni i zresztą pracuję z grupą takich ludzi, bo jesteśmy w zasadzie młodzieżową radą, więc widać, że my coś robimy i rzeczywiście staramy się organizować jakieś akcje, różne zbiórki i staramy się swoje pomysły bardzo jakoś realizować. Teraz będzie właśnie ten nasz koncert, który wywalczyliśmy, no i rzeczywiście wydaje mi się, że działamy i to dosyć aktywnie. Nowoczesny i aktywny Dzierżoniów, jak widać, podoba się jego zwolennikom. Czy uda się zrealizować wszystkie zaplanowane założenia? Będziemy uważnie się przyglądać.